Moje uszanowanie, z tej strony Muad'Dib. Witam w kolejnym materiale poświęconym projektowi The Sandbox, mianowicie czwartemu dniu zmagań z questami. Lekkie opóźnienie, ale tak się real ułożył, także w dniu dzisiejszym zajmiemy się czymś, co pewnie większość z Was już przechodziło, ale jeżeli jesteś szanowny graczu i widzu pierwszy raz na moim kanale i starasz się znaleźć rozwiązania questów, jakie napotkałeś, to dobrze trafiłeś. Czemu jest to tak ważne? Ponieważ zostało nam jeszcze 14 dni, czyli równe 2 tygodnie do tego, aby zebrać odpowiednią ilość tokenów Sand oraz tiketów, dzięki którym losujemy odpowiednią przepustkę, która upoważnia nas do odebrania tokenów Sand. W dniu dzisiejszym zajmiemy się dwoma przygodami. A więc będzie to Villa Deluxe, od której zaczniemy, oraz Dungeon of Doom. Dungeon of Doom jest tutaj, także mamy do zrobienia, tu jest 5, na Villi Deluxe mamy 3, łącznie mamy 8 questów do zrobienia. Oczywiście zaczniemy sobie od Villi Deluxe. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś wymagało od nas Bóg wie jakiego poświęcenia czasu, no ale zobaczymy jak to nam pójdzie. Jest oczywiście nowa wersja Sandboxa, jeżeli ktoś jeszcze nie zaktualizował sobie klienta, to powinien to zrobić. Ja, jak wspomniałem, miałem kilka dni przerwy ze względu m.in. na wyjazd na event do Warszawy, stąd pewne opóźnienia, ale jeżeli jesteście na bieżąco, to tą aktualizację powinniście już mieć zrobioną. Dobra, widzimy, nam się Villa Deluxe ładuje, klimatyczna muzyczka wchodzi, to dobrze i fajnie, natomiast dzisiejsza willa zajmuje jeden land, także na szczęście dużo nie będzie, mam nadzieję, biegania i te trzy questy szybko zrobimy, ponieważ sporo zaległości jest, chcę podgonić, mam w plecy chyba z 5 czy 6 dni, no ale zobaczymy jak to będzie. Standardowo wita nas tutaj czat na Discordzie i w samej grze. Oczywiście ja się standardowo przywitam ze wszystkimi. Może akurat się trafi jakiś Polak. Jestem cały czas z tego samego niku, także liczę, że może ktoś będzie w tym samym czasie grał. Jeżeli nie, no to przydałoby się kiedyś ustawić. Ale jeszcze sobie trochę zmniejszę muzykę. Dobra, standardowo zaczynamy naszą przygodę od zabrania wszystkich możliwych questów, czyli szukamy jegomości z wykrzyknikami, a po drodze oczywiście zbieramy niebieskie kryształy, które nas zaliczają nam pierwszy quest. Bez czytania, bo szkoda czasu. Wanted mission, czyli prawdopodobnie będziemy find mission. Będziemy kogoś albo musieli zaciukać. Jest to albo jakiś boss, albo po prostu kogoś znaleźć, ale to się okaże. Lecimy do następnej strzałki. W międzyczasie oczywiście wszystkie kryształy zbieramy. Siwy dziadek. Chyba to same zagadnienie na szczęście, czyli 3 punkty zainteresowania. Fajnie, ponieważ ten quest się w zasadzie robi z automatu, podczas jak eksplorujemy dany land, daną przygodę. I oczywiście już tutaj sobie w okolicy zbieramy kryształy. Widzę, że ktoś tutaj też szuka Mishena. Zobaczymy, czy faktycznie jest z nim jakaś trudność i problem. Trzeba się, widzę, również rozglądać wszędzie dookoła, bo na drzewach również są kryształy. Klimatyczna muzyka. Klimat niczym z Tomb Raidera. Czy ja tutaj podskoczę? Chyba tak. Drzewo zbudowane z wokseli. Elegancko. Tam jest następne, także skacząc po drzewach postaram się dojść do wszystkich kryształów. Całkiem sprawnie to idzie. Fajnie. Podobno w późniejszych etapach gry już są
bo z tego, co wyczytałem na naszej grupie oficjalnej na Telegramie, do której wszystkich oczywiście serdecznie zapraszam, są problemy w późniejszych przygodach z pewnymi questami. Niektórzy nie mogą ich zrobić wszystkich, natomiast piszą, że nie są wymagane wszystkie, także na to liczę. Zobaczymy, czy ja również będę miał z tym tyle problemu. Na razie sobie przelecimy jak najszybciej te pomieszczenia, w których zapewne są poukrywane kryształy. I przy okazji zahaczamy kolejny punkt zainteresowania. Została mi w zasadzie jeszcze dwa. Przypominam, ilość questów zrobionych jest niezmiernie istotna, gdyż to ona tak naprawdę wpływa na poszczególne sloty, które odblokowują nam kolejne paczki tiketów oraz kolejne paczki tokenów Sand, które oczywiście będziemy mogli odebrać po tym, jak wylosujemy naszą przepustkę, a wygrana w losie oczywiście jest zależna od ilości tiketów, ale o tym już wspominałem w pierwszym moim materiale, który również znajdziecie na moim kanale, dotyczący wersji alfa. Tam tłumaczę, co, jak, od czego zależy, nad czym się trzeba skupić, co ma znaczenie podczas generowania wysokości nagród. Także jeżeli, szanowny widzu, jeszcze tego nie widziałeś, to zapraszam. Materiał wyjaśnia mnóstwo rzeczy i pomaga, mam nadzieję, zrozumieć sam proces losowania. Dobra, kontynuujemy eksplorację. Tutaj widzę, na szczęście, problemów nie powinienem mieć. Kilka osób tutaj ze mną śmiga i biega. Fajnie. W tej chwili chyba 17, jak widzicie, w prawym górnym rogu pod mapką. My się próbujemy dostać na górę, ponieważ tam jest trzeci punkt zainteresowania. Tak, widzę, że ktoś tam wszedł. Zapewne jakieś schody powinny być. Tak, są. I po drodze od razu kryształ. Jeszcze trochę tutaj pochodzimy. Powinien być kolejny. Dobra, widzicie, jeden quest wskoczył. Mamy drugi quest i teraz musimy znaleźć. Musimy znaleźć jej Miszona. Także widzę, że to nie tylko. Chyba ja mam problem. Myślę, że tu trzeba poeksplorować trochę te miejsca, w których ja nie byłem. Drut kolczasty ciekawie zrobiony. No nie sądzę, żeby to tutaj było, ponieważ jednak to tutaj dostawałem zadanie. No dobra. Spróbujemy poszukać jakiejś piwnicy, bo może być też tak, że Miszon jest skitrany w piwnicy. Holly, to jest moderator prawdopodobnie na tym landzie. Często twórcy umieszczają jakiegoś moderatora, który pomaga. No proszę. Just tak jak myślałem. Mission był skitrany. Krótka narracja, oczywiście można poczytać. Udało się znaleźć Missiona. Często tak jest właśnie, że chowają to tak dość sprytnie i zacnie. Tutaj, jak widzimy, w snopkach siana został schowana dziura. I z tego, co widzę, mam zaliczone chyba wszystkie questy. Jeszcze zrobimy szybki rzut okiem na Villa Deluxe. Jak widzimy, Villa Deluxe 3 na 3, także elegancko zaliczone. Lecimy od razu z następnym. Następny jest Dungeon of Dawn of Zin. Czyli od razu nie będziemy tam w grze już nic robić, przechodzić między portalami. Sugeruję z automatu przejście poprzez dashboard na stronie gry. Tłumaczyłem to w poprzednich materiałach, dlaczego tak najlepiej robić.
Ile zajęło mi? Jakieś 12 minut, także myślę, że w 10 można się wyrobić. Szybko poszło. Wszystko wskazuje na to, że Dungeon of Doom również jest dość szybką przygodą. Mamy tutaj trochę więcej questów, ale jednak jeden land. Pewnie będziemy coś musieli walczyć. Standardowy quest polegający na tym, aby... Nie mogę się przywitać i wejść na czat. Nie podoba mi się to, ale czasami tak bywa. Standardowy widzę quest, czyli kolekcja naszych niebieskich kryształów. Czyli challenge. Musimy... Zabrać miecz, ubrać się, wyekwipować w odpowiednie przedmioty. Dobra. Mamy się dostać do portala, który jest na końcu. Tej planszy. A, pamiętam to. Pamiętam tą przygodę, było w wersji alfa również ona była. Przyznam szczerze, że jakoś specjalnie mocno jej nie lubiłem. I oczywiście od siwego dziadka kolejny quest, 3 punkty zainteresowania trzeba wziąć. Z tego co pamiętam, to miejsce leczyło. Wejdziemy sobie w inwentory. Zabierzemy sobie oczywiście odpowiedni przedmiot, wyekwipujemy. Fajnie, bo jak najedziemy na dany przedmiot, już widzimy, który ma lepsze statystyki, także to pomaga wybrać najkorzystniejszą opcję dla nas. No dobra. Zaczynamy w takim razie przygodę. To już pamiętam, że trzeba było wajchę ruszyć, aby uruchomić kładkę, która nas oczywiście przewiezie na drugą stronę. Tutaj zbieramy wszystkie kryształy. Na razie nie będę kombinował z kombinacjami, spróbuję zobaczyć, o co tutaj chodzi. Na tą kładkę generalnie powinienem móc skoczyć. Tak, udało mi się i chyba będę musiał zejść na dół i powalczyć trochę. Tak, jak widzicie, na szczęście walka nie jest trudna. A mamy tutaj kolejny punkt, aby zaliczyć quest, czyli punkt of zainteresowania. Zblokujemy gościa. Troszkę mnie ranił, ale nie ma to problemu. Sprawdzimy sobie jeszcze questy. Mam cały czas aktywne, dobra. Trzeba wrócić w takim razie na górną kładkę. Jak widzicie, portale te, które jaśnieją, leczą nas. A, i tu jest jakieś zadanie. Spróbujmy. Silnia z czterech wyjdzie nam dość sporo kombinacji. Tu może być problem. Postaram się zapytać kogoś na... Nie ma czatu. Nie ma czatu i tutaj może być... Zastanawiam się, skąd ten kod wziąć, bo takie wbijanie na pałę, nie wiem, czy ma to sens. Jakąś podpowiedź przydałoby się znaleźć. Dobra, na razie skoczę na kładkę, zobaczymy, co jest w drugiej części. Jak widzimy, mamy tutaj kolejne wajchy, które nam gdzieś tam pozwolą zatrzymać te kładki. Najlepiej... Jakbym udało mi się zatrzymać na środku. Prawie. No i elegancko. Aha, kolejny questik wpada, czyli, bo generalnie mamy tutaj questów do zrobienia.
Zerknijmy. Mamy questów do zrobienia. 5. 5 questów. Także tragedii też nie ma. Ach. Trzeba uważać. Cześć, Max Maka. Powiedz, że robiłeś. Jeszcze trochę ściszę. Powiedz, że robiłeś już tą przygodę, ponieważ quest z kodem gdzieś mi tam wyskoczył. Przyznam szczerze, nie pamiętam, jak było w wersji pierwszej alfa. Także jeżeli macie info. O, to ładnie wystrzeliłeś. Także jak widzicie, 5 numerów trzeba wbić. Także gdzieś to trzeba będzie. Będę musiał znaleźć. Na chwilę obecną tego nie ma, chyba że wbije się. Nie wbije się. Już myślałem. Dobra, słuchajcie, będę eksplorował. O, 3, 1, 2, 1, 2. Dzięki, to jest właśnie potęga społeczności. Ułatwi mi to mocno robotę. Pewnie gdzieś w późniejszym etapie. 3, 1, 2, 1, 2. Tak, dzięki. W późniejszym etapie kolejny quest zaliczony, także dla potomnych będzie. Dzięki, Repros. W późniejszym etapie pewnie będzie podpowiedź odnośnie tego, ale to zobaczymy w którym. Dziś, jak mi starczy czasu, jest dopiero po drugiej. Jeszcze przelecę kolejny dzień, bo mam, tak jak mówiłem na początku, kilka dni zaległych, ale to ze względu na wyjazd. O cholera. Spróbujemy sobie poradzić na razie z tymi. Gobliny nie są trudne. Ale kombinacja kombosów, powiem wam, z kombosów, mówię, bloku z ciosami robi robotę. Tutaj jest, widzę, kolejna skrzyneczka, którą muszę otworzyć, aby się do niej dostać. Też to jest jeden z questów. Dobra, poszło. Ostatnia akcja z tą przygodą wyglądała podobnie. Też musiałem tutaj walczyć z tym bossem. Łatwo spaść, ponieważ przy ciosach on się rusza. Ale jakoś poszło. Dobra, jak widzicie, gdzieś tutaj. A, skrzyneczka się otworzyła elegancko. Czyli wystarczyło bossa zabić. Cztery skrzynki zostały mi do otwarcia. Parę dziesiąt kryształów i dojście do portalu. Myślę, że ta przygoda nie będzie jakoś tak mega skomplikowana. Powinno pójść to w miarę szybko. Aczkolwiek klimat. O, jest kolejna skrzynka. Jest wajcha, którą mogę użyć. Tylko co ona daje? Zaraz pewnie chodzi o te kładki. Zaraz zobaczymy. No, trzeba. Prawdopodobnie tak to poustawiać. Zblokowałem kładkę. Tylko jak ją potem wyłączę? No dobra, najpierw zbiorę kryształ. Pomyślimy za chwilę. A. Przeszkadzajki są. No, trzeba to jakoś zrobić tak, aby ta kładka się jednak ruszyła. Nie wiem, może drugie ruszenie wajchą coś pomoże. Zaraz sprawdzimy. Nie powinno być to raczej jakoś specjalnie mega skomplikowane. Chyba że muszę ją po prostu zatrzymać w pewnym momencie i przeskakiwać. Też tak może być. Bo na górę mogę się dostać chyba tylko w taki sposób. Prawdopodobnie o to chodzi, czyli trzeba zatrzymać kładkę w odpowiednim momencie i przeskakiwać między jedną a drugą. Odległość trzeba wyliczyć tak, aby nie spaść z kładek. Zobaczymy, czy.
Elegancko poszło. Tutaj oczywiście wszystkim polecam lewy shift. Trzeba trzymać lewy shift, aby dostać boosta przy tym skoku. Inaczej można spaść. Jeszcze raz pokażę. Trzymamy lewy shift. Biegniemy i od razu skaczemy. Dobra, witamy się z jakąś Mary. Jeszcze sobie wskoczymy na skrzyneczkę, ponieważ jest to wymóg do kolejnego questa. Uda nam się to fajnie otworzyć, także została połowa skrzynek za nami. Dostałem kolejny miecz, także jakiś ekwipunek się już tutaj nam... niestety ma gorsze statystyki. Ale ubierzemy sobie zbroję. Zbroję nam fajnie dodaje nam defensywy 37. Jak widzimy, dwa miecze tutaj mają gorsze statystyki, także ich nie będziemy ubierać. No dobra. Jeszcze bym się przeszedł na dole, bo może być tak, że jakiś kryształ jest tu schowany. Ale nie ma. Ale trzeba było sprawdzić. Także wracamy na górę. Poszło od razu, elegancko. W takim razie idziemy dalej. Sugeruję też tutaj wszystkim tym, którzy mają... kość się blokuje. Ja też spróbuję. Jednak scroll na myszce, powiem wam szczerze, pomaga. Kościotrup się mocno blokuje. Ja spróbuję mu zadać cios. Tak, trzeba było go uderzyć naładowanym ciosem. Wybiliśmy mu z rąk miecz i można było go normalnie zabić. Tutaj oczywiście kolejny punkt respawnowy i możliwość podleczenia się. Ten scroll oddala i to jest naprawdę użyteczna rzecz. Zobaczycie, z daleka nawet gość nie będzie podchodził i można NPC-ków się pozbyć. Ta Mary mnie tam intryguje trochę, przyznam szczerze. Czy ja tam w ogóle mogę wejść? Bo jeżeli nie, chyba sobie poszło. Nic tam nie ma. No, widzicie, trzeba im ten miecz wytrącić. Inaczej pójdzie blok. Są jakieś klucze. Nie wiem, czy kojarzycie. Była oczywiście wersja sandboxa jeszcze laty 2000. 12-14 na telefon. Oczywiście ta rozgrywka wygląda zgoła inaczej. Nie mogę go wziąć. Dobra. A dobra, muszę go wziąć i położyć. Grab, tylko gdzie? Zaraz zobaczymy. Fajnie, bo jest możliwość walki i trzymania jednocześnie przedmiotu. A dobra, już widzimy, musimy tutaj sobie elegancko wpiąć kluczyk. Mamy kolejną skrzynkę. To już w takim razie chyba piąta czy szósta? Czwarta. Gauntlet, czyli rękawice mamy, dobra. Na touchpadzie robić cokolwiek to jest naprawdę wyzwanie niezłe. Dobra, słuchajcie, tutaj widzę jest jakiś. Rozwidlenie. Najpierw sobie pójdziemy w lewą stronę. W wodę na razie nie wchodzę. A, proszę. Tu były drzwi i mogłem eksplorować ten odcinek. Ciekawe, czy z drugiej strony też można było wejść. Mam nadzieję, że można było te drzwi otworzyć tylko z tamtej strony, bo bym się. A widzicie, czyli jednak jest opcja eksploracji tej części, która była między murami, tylko trzeba było w odpowiednią stronę wejść. Tak, tutaj zaczynałem, czyli drzwi mi się już pootwierały. Jeszcze sobie w międzyczasie podejdę, sprawdzę te kryształy, pozbieramy. Opuścimy sobie most. Dobra, już widzę, że jeden przedmiot zostawiłem. Zobaczcie, na mapie jest pokazane.
Dobra, to najpierw go zbiorę. Tworzymy drzwi. Bronze chaps. Czyli każda skrzynka, która nam się otwiera, powinna wydropić nam jakiś przedmiot, który możemy sobie wyekwipować. Tu opuścimy most, przynajmniej będę się starał. Nie wiem, czemu nie mogę. A dobra, musimy obciąć linę, dobra. No i elegancko. Sprawa banalna. Bonusik w postaci dwóch kryształów. Opisany NFTek. I to chyba było tyle, jeżeli chodzi o... Przypuszczam, że te dwa kryształy... Coś tam coś na górze jest. Nie wiem, czy tam można wejść. Powiem wam, czasami... Bogaty w doświadczenia z poprzedniej planszy, może się okazać, że trzeba nieźle klikać i skakać. Ale nie, tam się nie da wejść, widać, że się nie da. Dobra, słuchajcie, wracamy sobie tą samą drogą, którą przyszedłem. I kontynuujemy naszą eksplorację tego odcinka, który był tam. Dalej. Dobra. Tutaj mamy kolejnego NPC-ka. Tu wszędzie byliśmy. Porozmawiamy z nim. No dobra, nic szczególnego. Realizujemy dalej. Jest bajcha. Dobra, poruszenie bajchy powoduje co? Zatrzymanie pewnie... Kładki, tak. Musimy ustawić kładkę idealnie na środek. Niech się ruszy i ją zatrzymamy. Na szczęście dwie jednocześnie idą, także jedną wajchą ustawiamy dwie kładki. Mamy idealny środek, także za chwilę sobie polecimy. Ale tutaj mam, widzę, jeszcze kryształ do eksploracji, który opuściłem, nie wiedzieć czemu. A, tutaj zaczynałem przygodę tak naprawdę, po drugiej stronie, tak? Także możemy sobie lecieć dalej. Dwa kryształy zbieramy. Przypuszczam, że będę musiał mimo wszystko zejść jeszcze na dół, ponieważ... Elegancko. Nie wiem, czy jest sens z nim walczyć. Dość mocni są. Postaram się nie tracić na nich czasu. I coś tutaj jest. A, tu jest kolejna ciekawa miejscówka. Jakaś jaskinia, ale tutaj tak naprawdę nic nie ma oprócz jednego bossa. Chyba, że muszę go rozwalić. Spróbujemy. Jak widzicie, czasami jest tak fajnie, znaczy fajnie, tak nie powinno być w grach, ale takie blokowanie i zacinanie się postaci powoduje nam, że praktycznie wykorzystując błędy w grze możemy załatwić bez jakiegokolwiek wysiłku. Ma to swoje minusy, ale jak się człowiek śpieszy, to wiecie. A, tu mamy skrzyneczkę, także tą skrzyneczkę muszę otworzyć. Nie wiem, czemu gość nie padł, chociaż został załatwiony. Mam nadzieję, że mi się tutaj nic nie pozacina. Dobra, załatwiony w takim razie, ale sporo mi tutaj tarcze mam. Sprawdźmy sobie w inwentory. Oczywiście mogę ją założyć, 50 do defensywy. Buty też mogę założyć. Dobra, rękawice, buty, brakuje mi jeszcze tak naprawdę hełmu. Dobra, wychodzimy z tej pieczary. Tutaj nie ma co z nimi się zabawiać, bo oni... Nic mi to nie da, tylko stracę czas. Przydałoby mi się tam wskoczyć, tylko ja nie wiem, czy mi się uda.
Uda się. Jak widzicie, ten shift bardzo dużo daje. Co to otworzyło? To nam otworzyło chyba tak. Dodatkowe drzwi tutaj. Dzięki czemu będziemy mogli tam przejść na tamtą kładkę. Spróbuję jeszcze skoczyć na drugą. No proszę. Czyli shift naprawdę dobry na wszystko. Zobaczymy, do czego to służy. A, rusza nam tamtą drugą ruchomą chyba. Tak, blokujemy tamtą kładkę ruchomą, jak widzicie przy nożach. Także musimy elegancko ją mniej więcej na środku zablokować. A tutaj musimy wskoczyć na kładkę. Jak widzicie, nie wymagało to jakiegoś specjalnego wysiłku. Tu teraz nam powinien hełm wypaść. Tak, mamy hełm. Mary z nami. Czy to jest koniec? Chyba nie. Aj, spadłem. Spróbujemy jeszcze wskoczyć na to. Spróbujemy wskoczyć na to miejsce tutaj. Nie wiem, czy tam coś jest. Nie, chyba nie ma. Nie można, na pewno. W takim razie chyba się trzeba uciekać stąd. Wydaje mi się, że wszystkie questy poszły, ale jeszcze możemy sobie sprawdzić standardowo. Zróbmy to na Dungeon of Doom. Tak, 5 questów zaliczonych, jak widzicie. Czyli dzisiaj zrobiliśmy Dungeon of Doom i Roof. I co? I Villa Deluxe. Zobaczymy od razu, jaki jest reward. Czy wskoczyło mi. Tak, doszliśmy do trzeciego slotu. Brakuje mi 20 questów, aby zyskać kolejne 60 tokenów Sand i 80 tiketów. Dobra.